Witam serdecznie. W tym filmie pokażę generowanie plików z programu AdecoCAM na maszyny odczytujące prosty g -code. Zaczniemy od dodania nowego projektu i uzupełnimy go teraz o fronty z biblioteki. Wybieramy model, który chcemy produkować. Określamy jego wymiary. Wprowadzamy ilość oraz określamy materiał, w tym przypadku będzie to MDF. 19 mm laminowany, dodajemy kolejne pozycje, określamy także ich parametry i gotową listę formatek dodajemy do projektu. Następnym krokiem jest optymalizacja rozkroju. W tym celu przeciągamy nasz projekt do kolumny ustawienia nestingu i przechodzimy do konfiguracji. Określamy wszystkie podstawowe parametry. Oraz wybieramy arkusz płyty, na którym chcemy wykonać nesting. Klikamy przycisk Optymalizuj rozkrój. Podczas gdy nasz rozkrój został już zoptymalizowany, możemy opuścić to okno i przeciągnąć nasz projekt do kolumny ścieżka narzędzia. Przechodzimy do konfiguracji. Wybieramy odpowiednią procedurę. Możemy teraz przejść do jej ustawień. Podczas gdy procedura została w pełni skonfigurowana za pierwszym razem, nie ma takiej konieczności przy następnych zleceniach. Możemy także wybrać rodzaj generowanych programów, w tym przypadku wygenerujemy program dla całego arkusza płyty od góry. Naciskamy przycisk Oblicz ścieżkę narzędzia, następnie generujemy kod C i zapisujemy go w dowolnie wybranym miejscu. Przechodzimy teraz do oprogramowania czytającego G-Kody. Będzie to Mach 4. I otwieramy wygenerowany program. Możemy w tym momencie podejrzeć i zweryfikować wszystkie obróbki naszego programu. Przechodzimy ponownie do programu AdecoCam i nasz projekt. Przeciągamy do kolumny Kontrola projektu. W tym miejscu możemy podejrzeć i wydrukować etykiety wyprodukowanych już elementów. Możemy także element uszkodzony cofnąć z powrotem do Nestingu. Wyprodukujemy go teraz ponownie z odpadu o wymiarach 800 na 800 mm. Określamy ponownie wszystkie parametry. Wybieramy arkusz płyty, który właśnie dodaliśmy, i klikamy przycisk Optymalizuj rozkrój. Rozkrój dla jednego elementu na odpadzie 800x800 został już zoptymalizowany. Opuszczamy to menu i przeciągamy nasz element do kolumny ścieżka narzędzia, gdzie powtarzamy wszystkie operacje związane z liczeniem ścieżek narzędzia oraz generowaniem. I zapisem kodu NC. Zapisujemy w dowolnym miejscu, przechodzimy ponownie do programu Mach 4 i otwieramy wygenerowany program. Program dla jednego elementu brakującego został załadowany. Możemy teraz podejrzeć i zweryfikować jego obróbki. Podczas gdy wszystkie składowe naszego zlecenia zostały już wyprodukowane, możemy je przeciągnąć do kolumny Ukończone projekty. Dziękuję za uwagę.